Realizatorem programu Photo Race, fotograficzny wyścig, jest telewizja Magnes TV, niezależna telewizja z pasją. Organizatorem programu jest Szkoła Tańca Zamek, Anna i Wojciech Rozwałka, Biała Podlaska. Po raz kolejny luksusowe wnętrza hotelu Polonia w Grabanowie przywitają dziś uczestników programu Photo Race, fotograficzny wyścig. Już dziś uczestnicy naszego programu staną twarzą w twarz z opinią jury. Jak zrealizowali zadanie numer 1? Czy trafili w sedno? O tym wszystkim dowiecie się już dziś. Zapraszamy na drugi odcinek programu Photo Race, fotograficzny wyścig. Tydzień temu uczestnicy naszego programu usłyszeli treść zadania numer 1. Przez ostatni tydzień intensywnie pracowali, aby dziś na dobre rozpocząć swój wyścig o marzenia. A gra toczy się o najwyższą stawkę. Tylko jeden z nich zdobędzie tytuł Photomaster 2017, statuetkę programu Kryształowy Obiektyw, autorską wystawę zdjęć oraz nagrodę główną, jaką stanowi możliwość wzięcia udziału w specjalistycznych warsztatach fotograficznych przeprowadzonych pod okiem wybitnych specjalistów. Powitajmy uczestników pierwszej edycji programu Photo Race, fotograficzny wyścig. Oto oni: Gabriela Prokopiuk, Igor Lewicki, Katarzyna Olesiejuk, Magda Madzik-Dmitruczuk, Mateusz Stasiuk, Paulina Gromacka, Magdalena Żuk oraz Hubert Krawczyk. Już dziś dwoje z nich stanie w strefie zagrożenia i rozpocznie walkę o pozostanie w programie. A o tym, kto stanie do strefy zagrożenia, a kto bezpiecznie przejdzie do kolejnego odcinka, zadecydują eksperci programu Photo Race, fotograficzny wyścig. Oto oni. Fotograf, który niedoskonałości w zdjęciu wychwyci szybciej niż blask jednego flesza, Adam Paluch. Najpiękniejsza studentka w naszym mieście, a nawet w całej Polsce, Patrycja Konarska. Oraz goście specjalni dzisiejszego odcinka. Katarzyna Kusznerczuk, miłośniczka malarstwa i rysunku, fotograf z wieloletnim doświadczeniem. Uwielbia fotografować akty. Szczególną uwagę przywiązuje do kreowania światła. Od uczestników oczekuje, aby zawsze wyrażali siebie. Pod nieobecność Tomasza to właśnie ona reprezentować będzie studio foto, zasiadając przy panelu jurorskim. Gość specjalny. Tomasz Pawłowicz. Absolwent Lubelskiej Szkoły Fotograficznej. Jak mówi, fotografia jest jego największą pasją w życiu. Najbardziej umiłował sobie fotoreportaże. Według Tomka dobre zdjęcie musi opowiadać o ludziach. Nie powinno ono wymagać pracochłonnej obróbki, a po prostu, jak mówi, powinno bronić się samo. Tydzień temu tematem przewodnim zadania był motyw kobiety oparty o cytat Juliana Tuwima, a że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał. Jak uczestnicy naszego programu poradzili sobie z tym zadaniem, dowiemy się już za chwilę. Niespodzianką nie będzie końca. Z przyjemnością to powtórzę. Tydzień temu do współpracy dostali od nas wspaniałą niespodziankę. Tą niespodziankę stanowiły najpiękniejsze kobiety naszego rejonu. Dziewczyny są dzisiaj z nami. Powitajmy je gromkimi brawami. Olga Wdowińska. Waleria Jakimowicz. Ewelina Jasińska. Monika Czajkowska. Maria Klimczuk. Izabela Turuta. Oraz Katarzyna Dmowska. Pozwolę sobie przypomnieć, że ósmą fotomodelką podczas realizacji zadania numer 1 była nasza jurorka, Patrycja Konarska. Dziewczyny, cudownie widzieć Was ponownie w studio programu Photo Race, fotograficzny wyścig. Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy zadbali o wspaniałą przygodę w naszym programie. Jesteśmy już w komplecie, zatem nie przedłużając, czas, aby uczestnicy pierwszej edycji Photo Race, fotograficzny wyścig stanęli twarzą w twarz z opinią jurorów. Gabrysiu?
Ciebie poproszę na pierwszy ogień, zostaniesz ze mną, natomiast pozostałych uczestników zapraszam na backstage, gdzie czeka na was Ania. Gabrysiu, widzę, że uśmiech nie schodzi ci z twarzy, ale niestety to za chwilę może się zmienić. Już za parę sekund poznasz opinię naszych jurorów dotyczącą twojej sesji zdjęciowej. Czy zadanie było trudne? Myślę, że nie do końca podpadł mi temat, ale ogólnie zdjęć jestem zadowolona. W takim razie posłuchajmy jeszcze, czy ze zdjęć zadowolona jest Izabela. Moja pani fotograf naprawdę wykazała się wielkim profesjonalizmem. Warunki okazały się troszeczkę ekstremalne dla nas obydwu, ale mam nadzieję, że wykonałam swoje zadanie dobrze i nie trafi do strefy zagrożenia, za co trzymam mocno kciuki. Izabelo, ja również mocno trzymam kciuki, aby Gabrysia dziś nie trafiła do strefy zagrożenia, czego życzę również wszystkim uczestnikom naszego programu, ale niestety zasady są nieubłagane i już teraz poznamy pierwszą opinię jury. To jako gość, to ja tak króciutko. Tutaj nawiążę do tego, co powiedziałaś na samym początku, że nie podpadł ci ten temat i to widać troszeczkę na tych zdjęciach. Widzę też to, że modelka też jakby, nie wiem, nie do końca zrozumiała być może temat. Widać wkład pracy, jaki tutaj włożyliście w te zdjęcia, w tę sesję. Natomiast nie do końca czuję z tych zdjęć ten temat. Czegoś mi tutaj brakuje. Temat zadania był, uważam, bardzo trudny, bardzo poetycki, dlatego moim zdaniem wszyscy bardzo fajnie podeszliście do tego zadania. Wykazaliście się odwagą, kreatywnością, pomyślunkiem. Myślę, że ty również świetnie sprostałaś temu zadaniu. Troszeczkę brakuje mi ekspresji w tych zdjęciach, szczególnie w tym ujęciu, gdzie jest cała sylwetka, tak? Kobieta zniewolona powinna troszeczkę emocji z siebie wydobyć. Tutaj ona stoi, w zasadzie tej emocji mi tutaj brakuje w tym zdjęciu. Niemniej jednak uważam, że jako pierwsze zadanie mieliście bardzo mało czasu i bardzo dobrze sobie poradziłaś. Zdjęcia są bardzo ładne, ale brakuje mi tutaj takiej różnorodności. Szkoda, że była tylko jedna stylizacja. Nie ma takiego czegoś. Więc jeśli chodzi o temat, to no, mi to nie koresponduje z tym tematem, bo tam było część boska i część diabelska kobiety. Ja tu widzę tylko tą drugą część, bo tu jest taka czarna stylizacja, nie widać tego pierwszego człona tematu, więc jeśli chodzi o temat, to ja tutaj no nie za bardzo jestem zadowolony. Część artystyczna też jest średnio, chociaż ten jeden portret, jest tutaj taki portret, on ratuje to wszystko i tutaj jest fajnie, ten portret bokiem. No a część techniczna to tutaj spełniło warunki z tego, co sobie zanotowałem. Dziękuję serdecznie naszym ekspertom za fachową ocenę tych prac. Gabrysiu, o ilości uzyskanych punktów dowiesz się podczas wyników końcowych, a póki co zapraszam cię do Ani na backstage. Jest Gabrysia. Gabrysiu, już po wszystkim. Jak było? No myślę, że nie było najgorzej. Opinie były pośrednie, były negatywne i pozytywne. Zgadzam się z opinią jurorów. No i jestem zadowolona. Czyli teraz czekamy na punktację. Tak. Za chwilę ocena twojego zadania. Stresujesz się? Troszeczkę. A jak myślisz, dałaś radę? Moim zdaniem tak. Mateusz, jak uważasz, poradziłeś sobie z zadaniem? Myślę, że tak. Jak sądzisz, jak jurorzy ocenią twoją pracę? Mam nadzieję, że jak najlepiej. Czyli no stres? Trochę stresu jest. Igorze, za chwilę twoje prace zostaną poddane pod chyba surową ocenę jurorów. Obawiasz się tego? Troszkę, ale nie mogę doczekać się opinii. Czyli bezstresowo? Jest trochę stresik, ale ujdzie. Jak myślisz, byli lepsi od ciebie? Pewnie tak. Kasiu, a czy ty masz jakieś obawy przed wejściem tam, za te magiczne drzwi? Trochę się boję, ale jestem otwarta na wszystkie uwagi. Magdo, jak ci się współpracowało z twoją modelką? Bardzo dobrze. Jak oceniasz wyniki twojej pracy? Moim zdaniem były dobre, więc zobaczę, co reszta powie. Hubercie, widzę, uśmiech nie schodzi ci z twarzy, czyli rozumiem, że się nie obawiasz wejścia do studia i wysłuchania opinii. Oczywiście lekko się obawiam, ale jednak jestem bardzo ciekawy interpretacji przez jurorów moich zdjęć. Igor, już za chwilę usłyszysz opinię na temat twojego zadania numer jeden. Stresujesz się? Troszkę. A nie ma czego, bo na pewno otuchy doda ci teraz Waleria, która wzięła udział w twojej sesji zdjęciowej.
No, powiem kilka słów na temat sesji. Niestety powiem szczerze, że przygotowanie do sesji nie było profesjonalne. Fotograf się nie upewnił, że modelka, czyli ja, zrozumiałam dokładnie, o co mu chodzi z tą sesją. Ale dobrze, że podczas sesji panowała miła atmosfera, bardzo mi się spodobało, było wesoło i fajnie. No i jeszcze jeden minus, że nie podoba mi się jakość tych zdjęć. Niestety tyle szumu widziałam tylko na swoim telefonie. Nie wiem, dlaczego tak jest. No, ale myślę, że te zdjęcia bardzo pasują do tematu i z tym akurat jest fajnie. Jestem pewna, że Igor dzisiaj nie trafi do strefy zagrożenia. Modelka, z którą współpracowałeś przy realizacji tego zadania, już swoje zdanie wypowiedziała, a teraz poproszę o opinię naszych ekspertów. Jeśli chodzi o te zdjęcia, to jest tutaj jak najbardziej nawiązanie do tematu. Jest tu pewna symbolika, więc trzeba było się trochę pogłowić nad tym, pokłonić trochę nad tematem, pomyśleć. Natomiast nie widzę tutaj, co zresztą zostało wcześniej powiedziane, jakby z dobrej współpracy modelka-fotograf. W tych dwóch ostatnich takich kulminacyjnych zdjęciach, gdzie powinno jakieś według mnie napięcie występować, na tych zdjęciach tego zupełnie nie ma. Tak jak modelka nie zrozumiała do końca tematu i tego, co fotograf chciałby przekazać, realizując tę sesję. Igorze, bardzo podobało mi się twoje podejście do tematu. Jest to pewien zestaw zdjęć, który opowiada pewną logiczną całość, odwołuje się do Biblii. Uważam, że jednak powinieneś troszeczkę popracować, zastanowić się nad kadrem, wprowadzić troszkę może więcej światła, bardziej przemyślane te zdjęcia. Na pewno jesteś na dobrej drodze, życzę ci powodzenia. Sesja była robiona o wschodzie słońca, ja na tych zdjęciach wschodu słońca nie widzę. Zdjęcia są ciemne. Modelką jest piękna dziewczyna, ale tego na zdjęciach nie widać. Nie podobają mi się efekty tej sesji. Igor, no na twoje nieszczęście tego dnia, kiedy robiłeś te zdjęcia, ja też jechałem o 3 w nocy i widziałem, jakie były super mgły i jaki był świetny wschód słońca. No tego, tak jak powiedziała koleżanka, nie widać tu kompletnie. Miałeś świetną modelkę. No specjalnie nie pokazałeś jej najlepszych walorów. Skóra tutaj wyszła fatalnie. Powiesiłeś ją też na drutach, bo tu widzę w tle druty, które są nieusunięte. Ale jeśli chodzi o temat, to myślę, że może nawet najlepiej z wszystkich wyczułeś temat. Bo faktycznie nawet to, że włosy na początku są takie wolne, rozpuszczone, później w tej czarnej kompozycji są spięte, no to wszystko jest dopięte, nie? Kompozycyjnie jest świetnie, znaczy tematycznie, ale jakościowo no to leży, faktycznie leży. Ziarno, tutaj szum, o którym mówiła modelka, faktycznie to nie bardzo wyszło. Igorze, wysłuchaliśmy już opinii naszych ekspertów. No cóż, jak powiedziała jedna z jurorek, jesteś na dobrej drodze, także głowa do góry i życzę ci powodzenia przy kolejnych sesjach oraz tego, abyś dziś nie trafił w strefę zagrożenia. Na efekty końcowe, na punkty, które dziś zdobędziesz, poczekasz jeszcze troszeczkę, a tymczasem zapraszam cię do pokoju gwiazd, gdzie czeka na ciebie Ania. Igorze, jesteś. Jak było? Może być, ale mam wrażenie, że jurorzy mają inne poczucie piękna niż ja. Czyli rozumiem, że się nie zgadzasz z ich opinią w całości? W całości nie. Częściowo raczej tak. Jak sądzisz, jak będzie wyglądała punktacja? To się okaże. Czyli czekamy na wyniki. Czekamy na wyniki. Kolejną uczestniczką, która stanie dziś oko w oko z naszymi ekspertami, jest Kasia. Kasiu, w skali od 1 do 10, jak oceniasz swoją pracę? 5. Czemu tak mało? Nie wiem. A byłam zadowolona, ale nie wiem, jak ocenią moje efekty jurorzy. Ja jestem jednak pewien, że jest osoba, która z pewnością oceni te zdjęcia na 10 punktów. Moniko? Tak, ja dałabym 10 punktów za tę sesję zdjęciową. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że w 100% dogadałyśmy się co do stylizacji i co do ujęć i myślę, że będą same pozytywne komentarze ze strony jurorów. Monika mocno ściska teraz kciuki, a ty, Kasiu, no cóż, już teraz wysłuchasz opinii naszych jurorów. Ta sesja jest bardzo dobrze zrealizowana technicznie.
Tutaj widać, że współpraca z modelką była dość mocna. Dobrze się rozumiałyście. Odnoszę wrażenie, natomiast oglądając te zdjęcia, że modelka lepiej zrozumiała temat niż fotograf. I widzę tutaj większy wkład modelki niż fotografa w sesję. Czegoś mi tutaj brakuje, jest trochę takiego nieporządku na niektórych kadrach. Trochę nie do końca przemyślane jest wszystko, ale to jest bardzo ładna, poprawna sesja. Uważam, że zdjęcia są ładne, są poprawne, poprawne technicznie. Jest tutaj odniesienie do tematu, tak? Nawiązujesz, są anielskie skrzydła, jest drapieżny makijaż, jest taka mieszanka tego wszystkiego, tak? Tego nieba i piekła. Niemniej jednak uważam, że troszkę są zbyt oczywiste. Za mało jest tajemnicy w tych zdjęciach, nie budują jakiegoś napięcia, nie wywołują refleksji. Nie powodują tego, że człowiek oglądając to zdjęcie zastanawia się nad tym, co autor chciał powiedzieć. Także myślę, że powinnaś tutaj w tą stronę pójść i pomyśleć nad wyrazem przy następnych zadaniach. Zdjęcia są ładne. Było ujęcie tematu. Pokazałaś modelkę jako piękną kobietę, więc ode mnie same plusy. Więc no, też się zgodzę z poprzednikami tutaj, że wyczułaś temat. Technicznie jest bardzo fajnie, kolor skóry jest fajny, nie ma żadnego szumu. No technicznie bardzo fajne zdjęcia, ale dla mnie najważniejsze jest ten pionowy kadr, tam gdzie jest biała koszula i czarny stanik. To po prostu tak minimalistycznie podkreśliłaś temat. Tam te zdjęcie po prostu mówi o czym ono jest, prawda? Mówi, pokazuje tą naturę kobiety, tą dobrą i złą. Te kolory dobrane są świetnie, uważam. W tym zdjęciu to jest twoje najlepsze zdjęcie, ten pionowy kadr. Kasiu, wysłuchałaś już opinii jurorów na temat twojego zadania numer jeden, na temat twojej sesji. Te zdjęcia faktycznie są spektakularne. Moniko, gratulacje. Już teraz zapraszam cię do pokoju gwiazd, gdzie czeka na ciebie Ania, a my zaprośmy kolejnego uczestnika. Jest Kasia. Kasiu, czy już zszedł z ciebie stres? Tak, troszeczkę, ale myślę, że było dobrze. Jurorzy się wypowiedzieli, dali swoje zdanie. Się zgadzam z nim. Czyli jesteś zadowolona z opinii jurorów? Tak. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest dobrze. Madziu, pierwsze zadanie za tobą. Czy to było trudne zadanie? Temat był bardzo trudny, ale jakoś udało się. Udało się na ile? W skali od 1 do 10? 6. Dosyć niska ocena. No nic, sprawdźmy, czy równie nisko oceni te efekty tej pracy modelka, z którą współpracowałaś. Ewelino. Cieszę się, że Magda umieściła moje ulubione zdjęcie, to jest to czarno-białe. Współpraca przebiegała nam bardzo dobrze, dogadałyśmy się. Jednak, jak mam być szczera, mogłybyśmy zrealizować tę sesję lepiej i nawiązać bliższą współpracę. Jednak jestem zadowolona z wyników naszej sesji. Dziękuję. Usłyszałaś przed chwilą opinię Eweliny. Nie jest ona najgorsza. Myślę, że Ewelina wyjdzie dzisiaj ze studio raczej z pozytywnymi odczuciami, ale czy z równie pozytywnymi emocjami oglądali te zdjęcia eksperci naszego programu? Poznajmy ich opinię. Okej. Ja oglądając twoje zdjęcie czuję pewien niedosyt. Wydaje mi się, że trochę za mało czasu poświęciłaś na tą sesję. Takie odnoszę wrażenie. Widzę tu jakiś taki fajny zaczątek, początek, coś, co mnie intryguje, natomiast tak jakby nie zostało to doprowadzone do końca, pociągnięty temat bardziej dogłębnie i wnikliwie. Technicznie trochę z kadrowaniem mam kłopot, bo to są te skoszone kadry, takie nadużycie tego typu fotografowania. I chyba nie do końca stosowne do efektów, które miały być osiągnięte. Reszta technicznie, zdjęcia są ładne, poprawne, ładnie obrobione. I widzę współpracę też z modelką. Temat nie do końca jest dla mnie przez fotografa zrozumiały. Być może nie potrafiłaś tego do końca przekazać, tak jak widać to na nie ma konsekwencji we wszystkich zdjęciach.
W zdjęciach tych zawarty jest pewnego rodzaju minimalizm. Kadry są do siebie bardzo zbliżone i powiedziałabym, że nie budują one pewnego takiego spójnego zestawu. Co prawda bardzo fajnie jest pokazana tutaj ekspresja, znaczy się wyraz twarzy modelki, tak? Tutaj modelka myślę, że miała dużą rolę. Jej spojrzenie, mimika intryguje. Natomiast myślę, że jej potencjał został tutaj w tej sesji niewykorzystany, że miałaś tutaj o wiele większe pole do popisu, możliwości, które nie do końca wykorzystałaś. Mam wrażenie, że dla modelki bardziej zależało, aby ta sesja się udała, ponieważ widać, że ona się tutaj stara. Niestety ty wybrałaś zdjęcia, na których jej twarz jest zasłonięta. Najbardziej mi się podoba te trzecie zdjęcie, gdzie widać jej twarz. Bardzo ładnie się uśmiecha. No, temat nie został zrealizowany. Mogłoby być lepiej. No ja tutaj też będę musiał pochwalić modelkę za świetną ekspresję, ale to trzeba też przyznać, że i ty wiedziałaś, kiedy nacisnąć ten spust obiektywu i to uchwyciłaś, więc to i brawa dla ciebie. Obróbka jest bardzo fajna, skóra wyszła fajnie, modelka bardzo korzystnie wyszła. Widzę tutaj temat, bo ta maska o czymś mówi. Ogólnie jest okej. Madzik, usłyszałaś już opinię naszych ekspertów na temat twojej sesji zdjęciowej. Myślę, że zasługa Eweliny była tutaj ogromna. Mi osobiście te zdjęcia podobały się, naprawdę wyjątkowe są. A już teraz zapraszam cię do Pokoju Gwiazd, gdzie czeka na ciebie Ania. Tam możesz chwilę ochłonąć i widzimy się podczas wyników końcowych. Agda, o, widzę, że uśmiechnięta, czyli rozumiem, że jesteś zadowolona z oceny jurorów. Zgadzam się z opinią. Zgadzasz się, tak? Jak sądzisz, jak ta punktacja będzie wyglądała na tle pozostałych? Mam nadzieję, że dobrze, ale no nie wiem jak inni. Mhm, ale obawiasz się tego, że będziesz jako jedna z tych zagrożonych osób? Tak. Czyli troszkę stres jeszcze jest? Jest. Witam cię serdecznie, Mateuszu. Już za chwilę pierwsza opinia naszych jurorów na temat twojego zadania numer jeden. Powiedz mi, jak współpracowało ci się z Marysią? Bardzo miło. Dodasz coś więcej? Marysia bardzo dobrze współpracowała, dobrze pozowała. Nie mam zastrzeżeń. Mateusz nie ma zastrzeżeń, ale zobaczmy, czy do tej sesji zdjęciowej jakieś zastrzeżenia będzie miała Maria. To była ładna zabawa w miłej atmosferze. Mi naprawdę spodobała się ta współpraca z junym, z młodym profesjonalistą. Marysia wyraziła już swoją aprobatę dla waszej współpracy. Było pięknie, jesteś miłym chłopakiem, same pozytywy. Mam nadzieję, że równie pozytywnie twoje zdjęcia ocenią eksperci naszego programu. Poznajmy ich opinie. Kadry są poprawne, są dobre technicznie. Sesja była przemyślana, chociażby ze względu na to, na dobór pory dnia, światła. To było jakieś zamierzenie, efekt został osiągnięty. Temat nie do końca do mnie przemawia, tak jakby jest zbyt mocne przejście pomiędzy kadrami. Brakuje mi jakby środka tej historii. Bardzo podobają mi się te zdjęcia. Zwróciłeś tutaj uwagę na piękne modelki, wykorzystałeś do tego odpowiednie światło. Widać, że to jest to sesja przemyślana, kadry też są bardzo, bardzo różne. Bardzo podoba mi się twoje ostatnie kulminacyjne zdjęcie, które wyraża pewnego rodzaju mistycyzm, obrzędowość, magia. Jest to zdjęcie, nad którym można troszeczkę pomyśleć i jest to zdjęcie jakby kończące twoją pracę. Myślę, że poradziłeś sobie bardzo dobrze. Moim zdaniem są to zdjęcia jedne z lepszych, które dzisiaj tutaj widzieliśmy. Pokazałeś nam piękną dziewczynę, bardzo delikatną, kobiecą. Moim zdaniem bardzo wpasowałeś się w temat. Może nie widać tutaj tej ciemnej strony, ale jest dużo takiej tajemniczości, więc moim zdaniem zadanie wykonane na piątkę.
Więc ja cię pochwalę przede wszystkim za to, że chyba najlepiej z wszystkich uczestników przeczytałeś instrukcję swojego Nikona i wiesz, kiedy używać ISO 100, a kiedy 1600. To jest super, bo niektórzy zaszumili te zdjęcia tragicznie, ty wiedziałeś, kiedy użyć 100, jak było widno, a przy tym zdjęciu ostatnim, tym właśnie najfajniejszym, wieczornym, użyłeś 1600, bo zadałem sobie trud sprawdzić to dokładnie. Więc to na plus. Te zdjęcie też ma szum, ale ten szum dodaje uroku, bo jest wieczór. Kompozycyjnie też jest moim zdaniem świetnie. Jest ten środek, jest te ciemne zdjęcie, takie bardziej mroczne i te pierwsze. No, specjalnie nie ma się do czego przyczepić. Oglądając na dużym monitorze, jest taka plama w lewym dolnym rogu przy tym ostatnim zdjęciu. To jest chyba woda, odbicie wody. Ja bym to, bo używasz Lightrooma z tego, co widziałem tam w pliku zdjęciowym, ja bym to usunął, a tak to bardzo fajnie. Chyba najlepsza sesja. Mateuszu, już jest po wszystkim. Usłyszałeś same pozytywne komentarze na temat twojej sesji. Jedna z najlepszych, wyjątkowe zdjęcia. Myślę, że jurorzy tą sesję zapamiętają na długo, a ty teraz odetchnij i zapraszam cię do Pokoju Gwiazd, gdzie czeka na ciebie Ania. Mateusz, kolejny uczestnik, jest już z nami na backstage'u. Mateuszu, powiedz mi, jak się czujesz po opinii jurorów? Jestem zadowolony. Jurorzy dobrze wypowiedzieli się na temat moich zdjęć. Myślę, że będzie dobrze. Czyli jak sądzisz, będziesz jako jedna z tych zagrożonych osób, czy nie? Myślę, że raczej nie. Kolejna uczestniczka fotograficznego wyścigu za chwilę usłyszy opinię naszych jurorów. Paulino, zadanie nie było łatwe. Jako jedyna wylosowałaś modelkę, która jednocześnie jest jurorem naszego programu. Czy to ułatwiło, czy raczej spotęgowało trud tej sesji? Na sesji było łatwo. Nie miałyśmy problemów i myślę, że będzie dobrze. Ja też mam taką nadzieję. Już za chwilę Patrycja w dosyć wyjątkowy sposób podejdzie do oceny twoich zdjęć. Spojrzy na nie z punktu widzenia wszystkich obecnych dzisiaj w studio dziewcząt. No i cóż, jesteś gotowa? Wysłuchajmy opinii naszych ekspertów. Nie będę ukrywać, że jesteś moją faworytką. Zdjęcia najbardziej mi się spodobały. Są przemyślane, to jest ładna sesja. Nie są zbyt oczywiste, jest tu jakaś taka niedopowiedziana historia, coś, co sobie można dopowiedzieć, oglądając te zdjęcia. Masz bardzo fajne pomysły. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeśli chodzi o twoje zdjęcia, myślę, że można traktować je jako pewien zestaw, ale można je również traktować bardzo indywidualnie. Każde zdjęcie, w każdym zdjęciu jest pewien pomysł, jest pewna tajemnica, jest symbolika. Widać kobietę, widać duszę tej kobiety, tak? Jak bardzo ona jest gdzieś tam zagubiona w tym wszystkim. Są to zdjęcia zastanawiające, pobudzające do refleksji. Przyznam, że najwięcej czasu spędziłam nad analizą tych zdjęć, zastanawiając się, jak je ugryźć i jak podejść do tematu. I właśnie o to chodzi w tym wszystkim, tak? Żeby jednak widz jak najdłużej chciał pozostać przy tych zdjęciach i analizował, co jest do przekazania i to wszystko. Dziękuję. Warunki tej sesji nie były łatwe, ale jestem bardzo zadowolona z efektów. Myślę, że możemy jeszcze mówić na jedną sesję. Dziękuję. Ja też miałem problem, jak ocenić te zdjęcia, czy jako taką kompozycję potrójną, czy jako każde zdjęcie oddzielnie. Bardzo podoba mi się to przejście, że na jednym zdjęciu ona śpi, a później już jest no, już taka opętana, tak jak w tym tytule. To jest bardzo fajne. Jeszcze tutaj z takich uwag, to robiłaś te zdjęcia w samo południe, tam jest bardzo wysokie ISO 800, to troszeczkę za wysoko, troszeczkę zabrało to jakości tym zdjęciom, bo gdybyś zeszła z tym ISO do 100, byłoby na pewno lepiej, tam masz czasy 1,20 sekundy, to technicznie jest gorzej niż to wygląda. Wygląda zdjęcie świetnie, a technicznie no troszeczkę tam poleciałaś. Co jeszcze fajne w tym zdjęciu? No, ekspresja modelki. Bardzo fajnie wygląda tutaj, ona gada do nas po prostu z tych obrazów. To nie jest takie płaskie, no bardzo fajna sesja. Słowami Adama można podsumować całą opinię, jaką dzisiaj wysłuchałaś. Bardzo fajna sesja. Stres już zszedł? Tak. Teraz możesz sobie odetchnąć. Zapraszam cię do Pokoju Gwiazd, gdzie czeka na ciebie Ania.
O, jest Paulina, kolejna uczestniczka. Powiedz, co tam się wydarzyło za tymi drzwiami? Usłyszałam bardzo miłe komentarze na temat moich zdjęć, jestem zadowolona z opinii. Super, no właśnie widzę to zadowolenie na twojej twarzy. Czyli co, czujesz się bezpieczna? Na tą chwilę tak. Kolejna uczestniczka fotograficznego wyścigu jest już obok mnie. Magdo, za chwilę ocena, opinia twojej pierwszej sesji zdjęciowej. Czy podołałaś zadaniu? Moim zdaniem tak. Jesteś zadowolona i w skali od 1 do 10 dajesz sobie punktów? 7,5. No, pewnie, że tak. Trzeba być pewnym swojego i zawsze brnąć do przodu z uśmiechem na twarzy. Mam nadzieję, że równie pozytywnie nastawiona do tych zdjęć jest modelka, która się na nich znajduje. Olga Wdowińska. Sesja była moim zdaniem bardzo profesjonalna, współpracowało się świetnie. Nie była łatwa, ten kontrast ognia i wody świetnie uchwycił moim zdaniem temat. Obie się poświęciłyśmy, ale ja bym oceniła tę sesję na 10 punktów, zdecydowanie na 10. Dziękuję. Magda, jesteś gotowa? Poznajmy opinię naszych ekspertów. To jest bardzo ładna sesja. Modelka pięknie wyszła, podkreśliłaś jej urodę. Występuje tu symbolika nawiązująca do tematu. Brakuje mi pewnej konsekwencji we wszystkich zdjęciach. Trochę za mało pomysłów. I co mi się najważniejsze rzuca, to jest to, że odnoszę wrażenie, że modelka na sesji grała pierwsze skrzypce, czyli jakby fotograf być może nie do końca miał pomysł na samą realizację sesji, czyli w trakcie, kiedy robiłyście zdjęcie, robiłyście sesję, widzę tutaj większą pracę modelki niż fotografa. Magdo, w swoich pracach przedstawiłeś, zestawiłaś ze sobą dwa żywioły, ogień i woda. Bardzo fajny pomysł, jednak brakuje tutaj troszeczkę niewinności tej pięknej niewiasty. Tutaj od razu jest pokazana kobieta odważna, dynamiczna, poskramiająca ogień, tak? Niemniej jednak woda gasi ogień. Widać, że miałyście bardzo dobry kontakt ze sobą, skłoniłaś ją do wejścia do wody. Widać, że tutaj też jesteś w wodzie, tak? Na tych zdjęciach też musiałaś się jakby też skusić do tego, żeby wejść do tej wody. I to też wymaga pewnego rodzaju fajnej relacji między fotografem i modelem. Także tutaj zdjęcia są bardzo ładne, są różne kadry, tak? Jest portret, jest cała postać. Także tutaj jak najbardziej tak. Natomiast troszeczkę takiej konsekwencji mi brakuje w tym wszystkim. Zdjęcia są bardzo ładne. Bardzo rzuca się w oczy ten kontrast sukienki i wody, więc to też fajne, fajnie to wygląda. Duży plus dla modelki tutaj za to, że odważyła się wejść do wody. Na pewno było zimno. Jeszcze w tej taką pogodę. Ogólnie brakuje mi trochę tutaj właśnie zrozumienia tego tematu, bo brakuje mi, tak jak moi poprzednicy mówili, tej niewinności. Jest młoda, piękna, silna kobieta, ale nie widać tej właśnie takiej delikatności, spokoju. Więc ja też chciałem pochwalić tutaj modelkę, ale myślę, że to ty ją namówiłaś, ona na co dzień nie morsuje i to twoja zasługa. Zdjęcia są bardzo, bardzo poprawne technicznie. Ja jako portrecista będę się czepiał zawsze skóry, więc na zdjęciu w wodzie wygląda to rewelacyjnie. Na jednym troszeczkę gorzej są przepalenia, na tym, gdzie pochodnie trzyma nad głową. Ujęcie tematu też jest świetne, bo jest odniesienie ogień i woda, tak jak tutaj zauważyli poprzednicy. Troszeczkę dodałbym więcej dynamiki, na przykład te zdjęcie, gdzie trzyma dwie pochodnie, no fajnie byłoby, gdyby trzymała na wprost ciebie, na przykład po dwóch stronach twojej głowy i byłaby w takich płomieniach. Byłoby to może bardziej żywe. Ale jest bardzo fajnie. Też pochwalę cię za świadomy wybór, bo widzę, że te zdjęcia były robione stałką 50. To też jest twój wybór i to też świadczy dobrze o tym, że wiesz, co chcesz robić, prawda? Bo to konkretny obiektyw do konkretnych celów. No bardzo fajnie. Czekamy na więcej. Wysłuchaliśmy opinii eksperckiej na temat kolejnego zestawu zdjęć i na temat kolejnej sesji, którą przeprowadziła tym razem Magda. Madziu, o efektach końcowych twojej pracy i o uzyskanych punktach dowiesz się podczas wyników końcowych, a już teraz zapraszam cię do Pokoju Gwiazd, gdzie czeka na ciebie Ania.
Witamy, witamy serdecznie. Powiedz, czy patrząc na jurorów możesz użyć tego zdania, że nie taki diabeł straszny? Patrząc na jurorów i ich opinie na temat moich zdjęć, nie całkiem zgadzam się z ich komentarzami, ale każdy ma jednak swoje zdanie. Czyli rozumiem, że opinie były surowe. Usłyszałam też dobre komentarze, pozytywne, miłe, ale też kilka negatywnych. A może to taka trochę konstruktywna krytyka? Jak myślisz? Na pewno, na pewno. Ostatni już uczestnik programu Fotorace za chwilę wysłucha opinii jurorów na temat realizacji zadania numer 1. Hubert, gdybyś miał ocenić swoją pracę, ile punktów w skali od 1 do 10? 9 na 10. No i bardzo dobrze, tak powinno być, trzeba być pewnym siebie. Powiedz mi jeszcze, jak współpracowało się ze swoją modelką? Super, bo naprawdę na sesji było bardzo miło i przyjemnie i bardzo dobrze się wykonywało zdjęcia. Powtórzycie jeszcze współpracę, jak myślisz, w przyszłości? Czemu nie? Ciekawe, czy tak samo optymistycznie nastawiona do tej współpracy jest Kasia. Hubert jest tak super człowiekiem, że nie wyobrażam sobie innego fotografa. Ogólnie rzecz biorąc, słońce dawało nam popalić i dało to się odczuć. No ale moim zdaniem daliśmy radę. No, dla mnie 10 na 10, nie 9. Kasia zopiniowała twoje zdjęcia bardzo dobrze. W sumie dostałeś max punktów. Powiedziała też, że słońce dało wam popalić. No, czy również nasi jurorzy dadzą ci teraz popalić? Wysłuchajmy opinii naszych ekspertów. Sesja jest bardzo ładna, poprawna technicznie. Widać dobrą współpracę z modelką. Pierwsze zdjęcie to tutaj jest tak, w tym rzepaku. Kryje się w nim jakaś fajna, taka niesamowita historia, coś takiego mrocznego. To czuć na tym zdjęciu i naprawdę zdjęcie, na które lubię patrzeć. Oglądając zdjęcia innych uczestników, wracałem jeszcze kilkukrotnie do tego zdjęcia. Jest najlepszy z całej sesji. Jest naprawdę rewelacyjny. Hubercie, w twoich pracach widać bardzo teatralne podejście do tematu i to bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajnie wystylizowana modelka, piękny makijaż, który tutaj w tym, na podstawie tego zestawu zdjęć, ma bardzo duże znaczenie, tak? Zdjęcia mogą być traktowane jako zestaw, mogą być też traktowane indywidualnie, wzbudzają emocje. Bardzo ładnie został ten temat tutaj przedstawiony i ujęty. Wyraz, każde zdjęcie również skłania do refleksji, ma własną historię, także twoja praca bardzo mi się podoba. Z całej sesji właśnie podobały mi się te dwa pierwsze zdjęcia. Te w rzepaku właśnie i ten portret. Ta ostatnia trochę ginie na tle tych dwóch pierwszych, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wykonałeś swoją pracę. Ujęcie tematu, no tutaj trochę może brakuje tej, znaczy delikatność widać na tym portrecie tej dziewczyny, tak, tej modelki, więc widać, że wasza współpraca była udana i efekty tego widzimy teraz. Dziękuję. No myślę, że najwięcej wydobyłeś z urody modelki tutaj, z twarzy. To ci się udało świetnie. Tak jak wszyscy wspominają, najlepsze zdjęcie to jest te w rzepaku. Jest świetne. Myślę, że jakby wisiało na ścianie, to by wyglądało świetnie, bo modelka ma przestrzeń. Ona biegnie w konkretnym kierunku i nie rozbije się o ramę. Jest taka fajna przestrzeń przed nią. To mi się podoba. Ale największe brawa to jednak dla makijażystki po prostu. Zrobiła rewelację. Mam wrażenie, że pomalowała nawet jabłko, bo błyszczykiem. Wygląda wszystko świetnie. Makijażystka 10 punktów, ty 8. Makijażystka 10, ty 8. Hubercie, wysłuchaliśmy już opinii naszych ekspertów. Zdaje się, że jesteś w czołówce prowadzących uczestników naszego programu i raczej możesz czuć się bezpieczny. Ale pamiętaj, losy uczestników w naszym programie są niezbadane. Wszystko może się wydarzyć. Już za chwilę werdykt końcowy, a tymczasem jeszcze na parę minut zapraszam cię na backstage, gdzie czeka na ciebie Ania. Czekamy na ostatniego uczestnika. Zobaczymy, jakie będą jego opinie na temat tego, co powiedzieli jurorzy. O, jest Hubert. Super. Powiedz, co tam się przed chwilą wydarzyło?
Było dużo emocji, jurorzy opisali, zinterpretowali moje zdjęcia. Oczywiście każdy ma, może inaczej je interpretować, oni w taki sposób to zrobili i po części poprawnie, po części inaczej niż ja to chciałem zrobić, ale myślę, że jest okej. Czyli w zasadzie zgadzasz się z ich opinią? Po części tak. A jak sądzisz, masz się czego obawiać, czy raczej czujesz się bezpieczny? Oczywiście, że mam się czego obawiać, ale jednak się czuję w miarę bezpiecznie. Pierwsze koty za płoty. Uczestnicy naszego programu wysłuchali opinii na temat zadania numer jeden. Przypomnę, hasłem przewodnim był cytat Juliana Tuwima, a że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał. Dziewczyny, bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za udział w naszym programie. Tu, gdzie prawdziwy wyścig zaczyna się dla naszych fotografów, wasza przygoda z naszym programem dobiega już końca. Za pomoc w realizacji sesji zdjęciowych mamy dla was wspaniałą niespodziankę. Jest to karnet na wspólne wyjście do pałacu Laser Castle, gdzie zmierzycie się w dwóch drużynach w laserowym paintballu z uczestnikami naszego programu. Nadszedł czas na werdykt. Zaprośmy raz jeszcze uczestników programu Photo Race. Już za chwilę poznamy ranking generalny, który utworzyli nasi jurorzy. Dwoje z was trafi dziś do strefy zagrożenia i będzie walczyć o głosy internautów. W tej walce o głosy wystawi jedno z zaprezentowanych dziś zdjęć, które będzie stanowić tak zwane zdjęcie tarcze. Ale już teraz nieoczekiwany zwrot akcji. Tomku, jako gość specjalny drugiego odcinka programu Photo Race, masz przywilej w postaci wręczenia immunitetu osobie, której zdjęcia ujęły cię dzisiaj najbardziej. Osoba, która otrzyma dzisiaj immunitet, będzie poproszona o zrobienie krok w tył i to bardzo dobrze, ponieważ automatycznie, bezpiecznie przechodzi do kolejnego etapu. Decyzja Tomka jest w 100% niezależna od rankingu ocen. Tomku, komu i dlaczego? Okej. Zatem tak jak już wspomniałem podczas oceny zdjęć, moim faworytem jest Paulina Gromadzka i chciałbym, żeby ona bezpiecznie zakończyła ten etap. Paulino, nasz gość specjalny, uhonorował cię dzisiaj immunitetem, co oznacza, że jesteś z nami w kolejnym etapie naszego wyścigu. Już teraz proszę cię o to, abyś zostawiła swój dekiel na panelu jurorskim i stanęła krok za pozostałymi uczestnikami. Gratulacje. A już teraz czas na wyniki końcowe. Gabriela Prokopiuk, jak myślisz, czy jesteś bezpieczna? Skiń głową. Ale ja wiem, zostajesz z nami. Gratulacje. Hubert Krawczyk. Hubercie, powiedziałem ci przy twoim wyjściu z indywidualnej oceny, że jesteś w czołówce. Jak myślisz, czy się pomyliłem? Ja się rzadko mylę. Zostajesz z nami. Magdalena Żuk. Madziu, wykonałaś kawał dobrej roboty. Namówiłaś swoją modelkę do nie lada wyczynu, jakim było pozowanie w dość niebezpiecznej rzece. Olga, ciebie wyniki tej sesji zachwyciły. Zachwyciły również jurorów. Jesteś z nami. Igor Lewicki. Igorze, twoja sesja zdjęciowa odbyła się na parę godzin po zakończeniu nagrań studyjnych pierwszego odcinka. Zerwałeś naszą ekipę o 3 w nocy, abyśmy mogli towarzyszyć ci podczas realizacji zadania numer 1. Miałeś w głowie przemyślaną koncepcję. Wykonałeś zdjęcia w przepięknym plenerze z przepiękną modelką.
ale czy to gwarantuje ci pozostanie w programie? Jesteś pierwszym zagrożonym uczestnikiem. Pozostań na miejscu. Katarzyna Olesiejuk. Widzę, że się mocno stresujesz. Nie masz ku temu powodów. Zostajesz z nami. Zostało dwoje uczestników. Jeden z nich na pewno trafi za chwilę w strefę zagrożenia i przez kolejny tydzień będzie walczyć o uznanie internautów. Któż to będzie? Mateusz czy Magda? Mateuszu, jak myślisz, czy twoje zdjęcia obroniły cię? Magda? Niestety, ja wiem i muszę podzielić się z wami tą informacją. Ostatnią osobą, która bezpiecznie przechodzi do kolejnego etapu, jest Mateusz. Gratulacje. Dwoje zagrożonych uczestników zapraszam do siebie. Stańcie proszę po moich obu stronach. Uczestnicy, którzy wykonali zadanie wystarczająco dobrze, pozostawią teraz na panelu jurorskim swoje dekle i wrócą na miejsce. Magda, jak myślisz, czego zabrakło w tych zdjęciach? Co jeszcze mogłabyś zrobić inaczej? Co poprawić, gdybyś miała drugą szansę? Przygotowanie na pewno do tej sesji, tak bardziej. Czyli zupełnie inny pomysł, czy ta sama koncepcja ugryziona z trochę innej strony? Trochę innej strony. Igor? Przyznam osobiście, że od początku wydawałeś się być czarnym koniem tego wyścigu. Co tu poszło nie tak? Wydaje mi się, że za mało czasu jednak. Czyli ta sesja o 3 w nocy to trochę twoja wina, taki pośpiech, co? No za mało czasu na przygotowanie. No cóż, czas jest wrogiem naszych uczestników i to właśnie Magda i Igor powalczą przez kolejny tydzień o państwa głosy. Zanim jednak opuszczą studio PhotoRace, fotograficzny wyścig, usłyszą treść zadania numer 2. Powróćcie proszę na miejsce. Już za chwilę uczestnicy programu PhotoRace usłyszą treść zadania numer 2. Mimo iż dwoje z nich stanęło dziś do strefy zagrożenia, cała ósemka podejmie to zadanie. Już za tydzień jedno z was zakryje obiektyw swojego aparatu i na zawsze pożegna się z naszym programem. Wysłuchajmy treści zadania. Zadanie numer 2. Uczestnicy programu PhotoRace mają obowiązek zrealizowania sesji zdjęciowej pod hasłem Wsi spokojna, wsi wesoła. Uczestnicy mogą dowolnie zinterpretować cytat Jana Kochanowskiego. Zadanie pozwala uczestnikom na absolutnie dowolne ujęcie tematu. Celem zadania jest ukazanie podlaskich uroków wsi. Po raz kolejny liczyć się będzie zgodność z tematem i celem zadania. Poprawność merytoryczna, wartość artystyczna oraz parametry przygotowanych plików. Powodzenia! Uczestnicy programu przed chwilą usłyszeli treść zadania numer 2. Już teraz są w pełni gotowi do wystartowania. No i cóż, drodzy Państwo, kończymy odcinek numer 2. Widzimy się już za tydzień o godzinie 20 w kolejnym etapie fotograficznego wyścigu. Dziękuję serdecznie, że zechcieliście być z nami. Do zobaczenia. Studio programu PhotoRace Fotograficzny Wyścig stanowią przepiękne wnętrza Hotelu Polonia. Realizatorem programu PhotoRace Fotograficzny Wyścig jest telewizja Magnes TV, niezależna telewizja z pasją. Współrealizatorem programu jest firma Szojos Studio. Patronem medialnym programu są portal informacyjny Biała24 oraz tygodnik Słowo Podlasia.